Dzień dobry. Witajcie kolejnego dnia. Ten vlog to chyba będzie składanie po prostu z całego tygodnia, ale przychodzę do was z małym update'em dotyczącym Stefanka. No ze Stefankiem nie jest najlepiej. Za bardzo mu się nie polepsza. Po tych zastrzykach, po antybiotyku, no troszeczkę zmalał mu ten brzuszek, troszeczkę ten brzuszek nie jest już tak napięty jak był. No ale jednak przed nami długi weekend, więc stwierdziłam, że trzeba zadziałać czymś bardziej radykalnym. Tutaj też akurat pani weterynarz zaproponowała, żeby zostawić go na kilka godzin, więc pojechaliśmy do pani weterynarz, zostawiliśmy go, ma wbit Venflon. Siedzi w takim inkubatorku, za bardzo nie wiem, co w tym inkubatorku się robi, tam chyba jakieś powietrze jest wtłaczane, może coś uspokajającego, no i ma podawany właśnie tą kroplówkę, jest pod nadzorem właśnie lekarzy, no i musimy po niego jechać o godzinie 19:30, także jeszcze chwileczkę tam sobie pobędzie, jeszcze troszeczkę się tam podkuruje. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku, mam nadzieję, że żadnych niespodzianek nie będzie w ten długi weekend, no bo niestety z opieką w ogóle, czy dla ludzi, czy dla zwierząt, jest średnio. No i tutaj też muszę przyznać, że wielkie brawa dla mojego syna, jestem po prostu z niego dumna tym, z tego, jak on się zajmuje Stefankiem, jak się angażuje, chce ze mną jeździć, pilnuje go tam na stoliku, nie dopuszcza nikogo do niego, zresztą Stefan też mniej się denerwuje, kiedy w pobliżu jest Antek, trzyma go, przytrzymuje, nie ma dramatów, na pewno nie ma takich dramatów, gdybym ja go przytrzymywała, gdybym ja go uspokajała gdzieś tam u weterynarza, to myślę, że byłoby o wiele, wiele gorzej. Tak to Antoni sprawdza się świetnie, stanął na wysokości zadania i opiekuje się nim, bierze odpowiedzialność. Zresztą też niech zobaczy, no niech zobaczy, jak wygląda taka opieka nad zwierzęciem. To nie jest tak, mamo, kup mi kotka, mamo, kup mi pieska, tylko trzeba wziąć odpowiedzialność za takie zwierzątko. Więc bardzo się cieszę, że w tej kwestii się sprawdził. Nie ma też co ukrywać, Antoni bardzo się przejmuje, bardzo przeżywa tą chorobę Stefanka, to co się tutaj z nim dzieje, więc też chce być na bieżąco informowany, chce wszystko wiedzieć od początku, też słyszy informacje od pani weterynarz, więc na bieżąco wszystko jest, więc troszeczkę smutno. Aktualnie w naszym domu bez Stefanka taki spokój, dziwny spokój, dziwna cisza, no ale miejmy nadzieję, że już będzie coraz lepiej. O to zamknij. Czemu się dzieje? Czemu tu masz na łapce? Już chcę wyjść. O. Stefanek dostał wypis szpitalny, prawie że zalecenia i tabletki. I pojemniczek na kubsko. Będziemy zbierać kubsko przez następne dni, przez następny weekend majowy, także tak się prezentuje nasz weekend majowy, ale już mu lepiej. Także całe szczęście. No! No cześć! Witaj w domku znowu! No wychodzisz? Co się dzieje? Daj powód, co tam się działo? Co tam się działo? Pokaż, jaką masz łapkę. Wyjdziesz dziś? Musimy ci pomóc. Nie, zostaw go, Antek. Nie rób mu, bo jest w szoku. Widzisz, jakie ma oczy? Wyjdzie zaraz. Będzie chciał, to wyjdzie. Nie chce wychodzić. Jakby chciał, to by wyszedł. O, czekaj. Jest w domu. No chodź, ciągniemy. Chodź. O, wkurza cię to, wkurza. Chodź tutaj, chodź. Chodź, saszeteczkę damy drugą. O, dzień dobry, ale patrz, jakie ma tu włosiury.
Co tam? Ściągamy, daj tą łapeczkę. Ściągniesz mu? Halo, halo, witajcie kolejnego dnia. Przychodzę do Was z małym update'em dotyczącym Stefanka. Byliśmy na ostatniej kontroli, ostatnia kontrola wykazała, że już wszystko jest w porządku, w sensie zrobiliśmy USG, zrobiliśmy ponowne badanie krwi, donieśliśmy kupsko Stefanka, tak, tak, proszę Państwa, tak, tak to wygląda, jak się jest właścicielem zwierzaka, również trzeba zbierać i jego kupę, więc nie ma żadnych pasożytów, nic nie jest, trzustka w porządku, także badania krwi. Więc ze Stefankiem całe szczęście już jest wszystko w porządku, kryzys zażegnany i czym to było spowodowane? Nie było to spowodowane kwiatkiem, bo już dopytywałam, pani weterynarz stwierdziła, że gdyby to było zatrucie kwiatkiem, to po tych wszystkich zastrzykach, po kroplówkach, po antybiotyku na drugi dzień, na drugi, trzeci dzień już by było wszystko w porządku, a tutaj no trwało to no ponad tydzień. Gruby tydzień, więc nie było to zatrucie kwiatkiem. Była to po prostu konsekwencja złej karmy, złego karmienia, złej jakości karmy, więc no niestety. Może nie do końca zdawałam sobie sprawę, jak to działa na kota, no przecież jedzenie to jedzenie, saszeta to saszeta. No tu się okazuje, że niestety jakościowo saszeta z Lidla nie jest najlepszym jedzeniem, więc no tutaj musieliśmy zmienić kilka rzeczy. Ale całe szczęście, że już jest wszystko dobrze. Już naprawdę się martwiliśmy, już naprawdę się stresowaliśmy tym jego stanem zdrowia. Więc tak, ja dzisiaj miałam dzień nagrywek, jak możecie zobaczyć, troszeczkę mam przychłodniałe włosy, zrobiłam sobie odżywkę z fanoli, moją ulubioną, więc przychłodziłam sobie nieco ten kolor włosów. Zobaczcie, już w ogóle jaki odrost do fryzjera mam dopiero w czerwcu, na początku czerwca, więc będę musiała jakoś to wytrzymać. A ja do Was przychodzę też tutaj z informacją, że szykuje nam się rozdanie, moi drodzy, na 1000 subskrypcji na tym kanale. Będzie super rozdanie, do wygrania będą 3 super paczki z kosmetykami do włosów, ale nie byle jakimi kosmetykami, bo kosmetykami fryzjerskimi, więc jak tylko wybiję 1000 subów, przychodzę tutaj do Was z tymi paczkami, pokażę Wam, jak one wyglądają i będziemy robić super rozdanie. Jak sadziliśmy tulipanki, tak nam wyrosły. Będą za niedługo kwiaty. Patrzcie na to, co tu się dzieje.
Dosłownie dwa dni. Tulipany w dwa dni tak poszły. Jeszcze przedwczoraj patrzyłam i nic z nimi nie było. A tu proszę, takie czerwona. Pięć. A tu taki maluszek na dole. Przychodzę do Was z małym balkonowym update'em. Jak możecie zobaczyć, skrzynka już tu stoi. Została wymalowana. Została właśnie stworzona po to, żeby cały ten pierdolnik znalazł się tutaj. No i w planach mamy jeszcze jedną taką skrzynię. Ogólnie to zamysł jest taki, o widzicie, tutaj już są, jeszcze są papiery ścierne, takie tam rzeczy, że ten regał będzie tutaj, tu będzie skrzynka i po drugiej stronie będzie taki sam regał właśnie jak ten, wymalowany na taki konzulcistą sosnę. Tutaj grzały się pomidorki. Przesadziliśmy słoneczniki. Słoneczników już nie wnoszę, zostawiam je, grzeją się, jeszcze w ogóle nie podlane, będę zaraz podlewała. Tutaj nasza pelargonia i tużyca, które w ogóle nie chcą się ruszać, w ogóle, jak możecie zobaczyć, nic nam tu jeszcze nie kwitnie. A tutaj najpiękniejsze niecierpki też już są tutaj wypowieszane, możecie zobaczyć, i pomidorki, bo docelowo pomidorki będą właśnie w takich skrzyniach, w takiej skrzyni, w skrzyniach takich brązowych, będą to pomidorki koktajlowe. Tutaj jest też jeden pomidorek, pietruszka i ogórki. Tu petunia pomalutku się odbija. Sorry. Zobaczcie, co tu się dzieje. Z tą rzutkiewą już zaczyna. Jeszcze pomidory. Tylko tu są posadzone już w takich wyższych doniczkach. Tutaj nasza kocimiętka. Zobaczcie. Przepięknie, przepięknie, już kwitnie, przepięknie pachnie. Co z naszymi petuniami? Jeszcze nie przesadziliśmy je, nie mam do nich doniczki, ale już mniej więcej coś na ten temat wiem, więc będziemy przesadzać. No i kolejna rzecz to nasze wilce. Wilce powoje, które przesadziliśmy do takiej wielkiej doniczki. No i słuchajcie, nie wiem, co mi się dzieje. O, pękł już całkiem. Czy może są za bardzo wystawione na światło? No nie wiem, bo tutaj mają taki trochę cień od tych balasek, więc tak troszeczkę są rozjaśnione te liście, więc no musiała sprawdzić, co im się dzieje. Tak się stało właśnie po przesadzeniu. Co się jeszcze stało, to ukatrupiliśmy truskawkę. Nie ma tam nic, nie widzicie, po prostu sama podlewająca się. Nie przejdę tutaj, bo wywalę coś. Samo podlewająca się doniczka nie sprawdziła się i po prostu nam zeschły, więc truskawki w doniczce na balkonie to nie jest najlepszy pomysł. No i tak, koniec dzisiejszego dnia, można powiedzieć. Gorąc taki, jakich mało. Antoni, proszę pokaż wszystkim, jakie wspaniałe robisz tam figury. 30 stopni, 30 stopni, ja dzisiaj ubrałam czarne spodnie, czarne dżinsy, a wszystko dlatego, że nie ogoliłam nóg. Więc tak, bardzo mi się podoba to, co mam na twarzy, a na twarz nałożyłam krem CC z Eveline i naprawdę fajnie to wygląda, fajnie i tak naturalnie, bym powiedziała, nie klei się. Nałożyłam ten krem i przepudrowałam transparentnym pudrem, więc całkiem niegłupio to wygląda. I tak, ja zabieram się zaraz za podlewanie tego wszystkiego, tych wszystkich roślinek.
żeby czasem znowu ich nie zasuszyć. No i co teraz będzie się działo? Teraz się będzie działo takie już estetyczne, można powiedzieć, tutaj ogarnienie tego balkonu, pochowanie zbędnych rzeczy i tutaj zrobienie miejsca z naszym miejscem do siedzenia. I te dwa krzesła chyba zostaną na ten rok, nie będziemy inwestować w żadne nowe krzesła, w żadne nowe fotele, po prostu te, które mamy, to te wykorzystamy. Ja wiem, że one się za bardzo nie nadają na zewnątrz, bo pewnie będą rdzawieć, no ale zostaną tak czy siak, więc te dwa krzesełka i będziemy po prostu działać dalej. Co ze Stefankiem? Ze Stefankiem już jest wszystko dobrze, wyniki wyszły dobrze, wyniki krwi też już wyszły dobrze, więc po prostu mamy zadzwonić jeszcze do pani weterynarz, tak za 10 dni kontrolnie poinformować, jak się czuję, ale czuję się już zdecydowanie lepiej.